Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Pilipiuk i zajmuję się obojami historycznymi. Tutaj koło mnie jest taka malutka kolekcja instrumentów XVIII-wiecznych. Po kolei są to kopia oboju barokowego z pierwszej połowy XVIII wieku, kopia oboju barokowego d'amore, również z pierwszej połowy XVIII wieku, kopia oboju tenorowego, tak zwanego oboju da Caccia, z pierwszej połowy XVIII wieku oraz kopia oboju klasycznego z drugiej połowy XVIII wieku oraz kopia oboju późnoklasycznego, już w zasadzie taki instrument na pograniczu klasycyzmu i romantyzmu z początku wieku XIX. Spróbuję Państwu teraz po kolei przedstawić te instrumenty, ale najpierw, żeby obój w ogóle zabrzmiał, musi być najpierw coś. Jeżeli wzięłabym mój instrument i spróbowałabym w niego dmuchnąć, nie stanie się nic. Żeby wydobyć jakikolwiek dźwięk, potrzebny jest taki maleńki kawałek drewna. Ten mały kawałek drewna to stroik. Mam tutaj całą kolekcję pudełek z moimi stroikami. Jest ich dość sporo. I wyglądają dość różnie. Jedne z nich pasują do jednego instrumentu, drugie do drugiego. No cóż, powiedzieliby Państwo, że tych instrumentów jest tylko 5, a stroików kilkadziesiąt. Prawda, ale niestety to nie jest tak, że robimy jeden stroik do instrumentu i ten stroik działa wiecznie. Niestety, stroiki obojowe żyją krótko i trzeba je często samemu wymieniać. A jest też tak, że nie każdy gra dobrze, więc musimy mieć kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt w zapasie. Instrument, który Państwo przed chwilą usłyszeli, to kopia oboju barokowego, tak jak już powiedziałam, z pierwszej połowy wieku XVIII. Jeżeli znacie Państwo obój współczesny, na pewno pierwszą rzeczą, która rzuciła się Państwu w oczy, jest jego kolor. To jasnożółte drewno kompletnie nie kojarzy nam się z obojem współczesnym, który jest zazwyczaj czarny. Jest zrobiony z grenadili bądź hebanu, bądź podobnego drewna. To żółte drewno to bukszpan. Tak, ten sam bukszpan, z którym czasami chodzimy do kościoła w Wielkanoc. Natomiast oczywiście chodzi o odmianę egzotyczną, która osiąga dużo większe rozmiary. Instrument składa się z trzech części. Górnej, środkowej oraz czary. I posiada tutaj również zaskoczenie, jeżeli porównamy to z obojem współczesnym, posiada dwie klapki. Klapki te są zrobione zazwyczaj z mosiądzu. I mają niezmiernie prostą konstrukcję. Taki instrument powstał w drugiej połowie wieku XVII we Francji. W warsztacie francuskiej rodziny Otter. Został wykonany w zasadzie na zlecenie dworu francuskiego, ponieważ brakowało tam instrumentów, które mogłyby grywać z, nazwijmy to, dobrym smakiem i przyjemnym dla ucha dźwiękiem muzykę dworską. Instrument ten wywodzi się z szałamai, która charakteryzuje się wyjątkowo nieokiełznanym dźwiękiem i trudno się dziwić, że na dworze królewskim szukano instrumentu, który będzie mógł też wydobywać z siebie delikatniejsze tony. Proszę porównać te dwa instrumenty. Na pierwszy rzut oka widać, że jeden z nich jest dłuższy,
Widać także, że największa różnica w ich konstrukcji to budowa najniższego członu, czyli czary. Ta czara jest w kształcie gruszkowatym, ma bardzo niewielki otwór wylotowy, proszę porównać. I to sprawia, że dźwięk wydobywający się z tego instrumentu jest bardzo delikatny i słodki. Dlatego też instrument ten nazwano obojem miłosnym. Instrumenty tego typu zaczęto produkować w drugiej dekadzie wieku XVIII, najprawdopodobniej w Lipsku lub też ogólnie w Niemczech. Najsłynniejszym konstruktorem obojów miłosnych był Johann Heinrich Eichentopf, lipski budowniczy, który działał tam w czasach samego wielkiego Bacha. I tu ciekawostka. Gdy Johann Sebastian Bach przybył do Lipska i zapoznał się z tymi obojami d'amore, z tymi pięknymi instrumentami, natychmiast zaczął na te instrumenty komponować. Miał też do dyspozycji w swojej kapeli lipskiej dwóch znakomitych oboistów, wirtuozów, dla których specjalnie pisał przepiękne, choć niezwykle skomplikowane partie. Teraz możecie Państwo posłuchać, jak brzmi obój miłosny. Tutaj fragment arii Quia Respexit z Magnifikatu. Zajmiemy się instrumentem, który zapewne budzi Państwa ciekawość od początku naszej prezentacji. Rzeczywiście jest on dość niezwykły. To tenorowa odmiana oboju barokowego. I to odmiana bardzo specyficzna. Nazywa się obojem da caccia, czyli obojem myśliwskim. Instrumenty takie były stosowane w zasadzie tylko w kręgu lipskim. Znał je dobrze Johann Sebastian Bach. Produkował je już wspomniany przeze mnie Johann Heinrich Eichentopf. A konstrukcja tych instrumentów jest bardzo, bardzo niezwykła. Jak widzicie Państwo, przede wszystkim jest on czarny, nie żółty, tak jak tamte oboje. Jak widzicie Państwo, również jest dość mocno zakrzywiony, a jego czara zbudowana jest z metalu. Konstrukcja tego instrumentu stanowiła przedmiot fascynacji dwudziestowiecznych badaczy i aby ją rozgryźć, nawet specjalnie robiono zdjęcia rentgenowskie. Otóż skonstruowany jest z pierwotnie prostego oczywiście kawałka drewna, w którym drąży się kanał instrumentu, a następnie budowniczy nacina z jednej strony w trójkąty instrument, wyjmuje takie trójkątne kliny, następnie na mokro zgina ten instrument i klei. W ten sposób powstaje łuk. Wcześniej tego typu instrumenty budowano również na terenach niemieckich oraz śląskich, z tym, że zazwyczaj wyposażano je w olbrzymią drewnianą czarę. Johann Heinrich Eichentopf, jako że był budowniczym instrumentów zarówno drewnianych, jak i blaszanych, postanowił zrobić eksperyment i dodał do drewnianego oboju blaszaną czarę, taką jak do waltorni, czyli corno da caccia. I stąd właśnie prawdopodobnie wzięła się nazwa obój da caccia.
A teraz posłuchajmy, jak ten przedziwny instrument brzmi. Fragment jednej z najsłynniejszych arii Johanna Sebastiana Bacha z Obojem da Caccia. Zerfließe mein Herze, który kończy pasję według świętego Jana. Co jest jeszcze szczególnego w tym instrumencie? Otóż istniał on tak naprawdę bardzo krótko. Jego popularność przypadała na lata największej płodności twórczej Johanna Sebastiana Bacha, a w zasadzie po śmierci wielkiego kompozytora całkowicie zanikł. Instrumenty o podobnej konstrukcji były oczywiście używane, natomiast identyczne całkowicie przestały istnieć. Gdyby nie to, że zachowało się kilka egzemplarzy Obojów da Caccia, autorstwa Eisentopfa, być może do dziś nie wiedzielibyśmy, dla kogo i dla jakiego instrumentu pisał Bach te wszystkie piękne arie. Zapewne zastanawia Państwa, czy fakt, że ten instrument jest czarny, ma jakieś znaczenie. Jeżeli popatrzymy na te wszystkie instrumenty, najbardziej kojarzy nam się z tym, prawda? Ale myliłby się ten, kto sądziłby, że są zrobione z takiego samego drewna. Ten obój późnoklasyczny zrobiony został z hebanu. Ten z drewna jaworowego, które jest jasne. Natomiast później, jak już wspomniałam, korpus był pocięty, poklejony, więc trzeba było go uszczelnić i obciągnięty został czarną skórą. Oczywiście kolor skóry nie ma znaczenia. Różni budowniczowie takich obojów wygiętych, tenorowych, stosowali skórę czarną lub brązową. Eisentopf jednak preferował czarną i zazwyczaj takie kopie się w tym momencie wykonuje. Zapewne zauważyli Państwo, że kiedy oboista gra, nie wygląda zbyt estetycznie. Współcześni też to widzieli i dawali temu wyraz. Jedną z najsłynniejszych karykatur oboisty jest The Enraged Musician Williama Hogartha. Tutaj w centrum grupy możemy zobaczyć oboistę, który w sposób bardzo, jak widać, nachalny przeszkadza w grze biednemu skrzypkowi. W wieku XIX karykaturzyści bywali bardziej dosadni. Mnie osobiście najbardziej podoba się karykatura, na której na oboju gra kaczka. Cóż, skojarzenie jest, obawiam się, dość celne. Instrument brzmi zupełnie inaczej, prawda? Z pewnością zauważyli Państwo, że jego dźwięk jest dużo jaśniejszy i jest dużo bardziej przenikliwy. A może nawet niektórzy z Państwa zauważyli, że gra odrobinę wyżej. Instrumenty nam współczesne
grają w stroju zazwyczaj A równym 442 Hz. Instrumenty barokowe grają o pół tonu niżej, w stroju A równym 415 Hz. Natomiast instrumenty klasyczne, takie jak ten, grają w stroju A równym 430 Hz, czyli mniej lub więcej w połowie drogi. I tutaj anegdota. Kiedyś słyszałam śpiewaków rozmawiających przed koncertem, który właśnie mieli śpiewać w stroju A 430 Hz. Jeden z nich mówił, no właśnie, pierwszy raz śpiewam w tym stroju 430 Hz, ale to w zasadzie tak jak normalnie. Takie 442, tylko trochę nieczysto. Coś w tym niestety jest. Te instrumenty klasyczne powstały, ponieważ potrzeba była taka, żeby oboje grały coraz wyżej. W związku z tym trzeba było wprowadzić pewne modyfikacje w ich konstrukcji. Proszę zauważyć, przede wszystkim cały instrument, tutaj najbardziej wiarygodnym będzie porównanie korpusów. Cały instrument jest odrobinę krótszy, prawda? Czara ma odrobinę inny kształt, ale widać też wyraźnie, że korpus oboju klasycznego jest węższy niż oboju barokowego. I odnosi się to również do jego wnętrza, to znaczy przekrój, kanał tego instrumentu jest cieńszy, co sprawia, że łatwiej jest grać dźwięki wysokie. Z tego też względu skala oboju zaczęła się rozszerzać w górę. I o ile skala oboju barokowego obejmuje dźwięki od C'a skreślonego do D3 skreślonego, o tyle skala oboju klasycznego to dźwięki od C raz kreślnego do F3 kreślnego. To już znacznie więcej, chociaż te najwyższe dźwięki, takie jak E i F, zazwyczaj wykonywane były przez oboistów, którzy mienili siebie wirtuozami tego instrumentu. Kwartet, słynny kwartet Wolfganga Amadeusza Mozarta, na przykład napisany został dla konkretnej osoby, która to F zagrać potrafiła. Jeżeli widzicie Państwo różnicę w kolorze instrumentu i zastanawiacie się, czy obój klasyczny konstruowano z innego drewna niż obój barokowy, to jesteście w błędzie. I ten instrument zbudowany został z bukszpanu. Tylko ten po prostu został pomalowany na taki piękny brązowy kolor. Te jasne pierścienie są wykonane z imitacji kości słoniowej, która również często w tamtych czasach była wykorzystywana jako właśnie taki materiał do produkcji ornamentów, czary czy też korpusu. Jak widzimy, jest jeszcze jedna znacząca różnica w konstrukcji. Otóż ten instrument ma dwie klapy, a ten instrument ma ich aż albo tylko cztery. W tym wreszcie wyczekiwana przez wielu oboistów klapa oktawowa, dzięki której można było łatwiej wydobywać dźwięki wysokie. Jak widzimy, stroik oboju klasycznego jest zupełnie różny od oboju barokowego. I to jest również źródło frustracji oboistów, którzy muszą, tak jak Państwo widzieli, do każdego instrumentu robić inne stroiki. Ale za to ile potem radości. Ostatnim z prezentowanych tu instrumentów jest ten, który najbardziej przypomina obój współczesny. Przede wszystkim jest czarny,
I jak już wspomniałam, wykonany został z hebanu. Posiada znacznie więcej klap. Jeśli by je policzyć, można ich naliczyć aż 8. Aż albo tylko. Zależy, z której strony na to patrzeć. O ile taki instrument sprawdzał się w epoce klasycyzmu, w zasadzie do końca wieku XVIII, o tyle romantyzm, nowa estetyka i też nowe wymagania co do błyskotliwości gry na instrumentach sprawiły, że na początku wieku XIX obój stał się instrumentem bardzo mało wykorzystywanym. Wynikało to stąd, że w tych czasach flety, klarnety miały już znacznie lepiej rozwiniętą mechanikę i były w stanie grać dużo bardziej skutecznie, mogły grać dzięki temu, że miały więcej klap, w znacznie większej ilości tonacji. Natomiast obój pozostawał takim troszeczkę słoniem w składzie porcelany. Trudno było mu powierzyć jakąś trudniejszą partię, bo nigdy nie było wiadomo, czy oboista sobie z nią poradzi. Nawet zachowały się takie artykuły w prasie niemieckiej, w których autor narzeka na to, że niektórzy kompozytorzy są na tyle nieodpowiedzialni, że powierzają instrumentom dętym, a zwłaszcza już obojom, jakieś odpowiedzialne partie w orkiestrze. Absolutnie nie należy tego robić, ponieważ po pierwsze obój to, no wiadomo, ma mało klapek, a po drugie jedna kropla wody może zniweczyć cały efekt i znacznie lepiej powierzyć taką partię po prostu skrzypcom, które na pewno zagrają dobrze. Ale byli też pasjonaci, którzy niestrudzenie walczyli o to, żeby obój mógł grać lepiej. I już właśnie na początku wieku XIX zaczęto starać się poprawiać mechanikę. Tu, jak widzimy, mamy 8 klapek, ale już wkrótce pojawili się eksperymentatorzy i konstruktorzy tacy jak Henri Brod albo Triber, którzy zaczęli rozwijać w różne strony mechanikę instrumentu. I dzięki temu obój mógł wreszcie sprostać wymaganiom nowej estetyki romantycznej. Stał się instrumentem o lepszych różnicach dynamicznych. Szczególnie Henri Brod, kompozytor i konstruktor francuski, walczył o to, aby można było na oboju skutecznie grać piano. Teraz posłuchajmy, jak brzmi taki instrument, ponieważ mimo, że jest w takim samym stroju, czyli A równe 430 Hz, jak ten obój, natomiast sam fakt, że wykonano go z innego drewna, sprawia, że barwa jego dźwięku jest dużo cieplejsza. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tej prezentacji. Mam nadzieję, że zdołałam Państwa zainteresować tym przepięknym, a mało u nas w Polsce znanym instrumentem.